Sobotni mecz Gryfici zaczynali jako liderzy tabeli z jednym remisem i trzema efektownymi, wysokimi wygranymi. Piłkarze Arki 2 Gdynia zajmowali natomiast miejsce w końcowej części tabeli. Pierwszą bramkę w meczu zdobył w 44 minucie Tomasz Piekarski. Wykorzystał rzut karny, który sędzia podyktował za faul na Oskarze Zielińskim. Wyrównującego gola dla Arki w 86 minucie strzelił Mateusz Lipiak. W ostatnich minutach meczu Gryfici próbowali jeszcze strzelić bramkę na wagę zwycięstwa, ale bez powodzenia. Po 5 kolejkach słupska drużyna ma 11 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Liderem z 13 punktami jest Pogoń Lęborg. Dopiero 19. pozycję zajmuje natomiast Jantar Ustka. Ustecka drużyna w sobotę przegrała na wyjeździe 1-4 z Kaszubią Kościerzyna i w 5 meczach zdobyła zaledwie 2 punkty. W najbliższą sobotę Gryfa Słupsk podejmować będzie w Dalipusz. Drużyna usteckiego Jantara w weekend będzie pauzować.